Jak ta akcja się nazywa? Nie wiem. Co się nazywa? Ta akcja teraz? Akcja się nazywa Lampion dla, Światło dla Powstańców. Mhm. Tutaj jest nasz plakat. Światło dla Powstańców. No właśnie. Także może pani sobie filmować. To jest zrobione? Tak. Można sobie po prostu pisać. Dłuższy tekst, to większy. Żaglowca nikt nie pisze, bo to długie. Nie, ale to się nie zależy. To w piątek? No. A mamy dużo tych... Trochę mamy. Potrzebujecie inny kształt? Nie, ale pan tutaj powiedział i to mi się wydaje dobrym pomysłem, żeby kołeczek wbić tak, żeby dla umocnienia konstrukcji. Po kawałku. No, ja tak zero. To jest dobry pomysł. Nie wiedziałam. Teraz go przyczynimy, który pora psiaki. Mhm, no dobrze. Zapraszamy psiaki. Nie wiem, czy mi się... Który? No wszystko jedno, miałaś tam zerstę. A, ci się nie. Chyba zrobię na drugiej stronie. Nie, nie, nie. Oj tam, oj. Do poprawki. Przepraszam, czy zrobić takie większe, czy takie mniejsze? A to będzie dobrze. Może takie większe? Nie, nie, nie. Już sobie damy radę, bo źle. Będą te dłuższe nazwy powstały. Tak, to prawda. No właśnie łatwiej jest, bo na tych małych to jest trochę... Wiesz co, Paulina, mam problem z tym aparatem. Czy mam się, mogę się z niego uwolnić? Ciężko. Nie chcę. Czy ktoś ma problem z... Ja bogi go wziąłeś. Żywiciel. Może tutaj trochę dokleić. Nie ma, może jakąś taką mniej. Długie ugrupowania proponuję teraz. No właśnie, duże kafe. Wzięłam się za to. Nie ma możliwości. Dopóki deszcz nie rozpuści. No może nie. Zależy, jak będą strasznie ulewne deszcze, no to się rozmyją, a może się nie rozmyją. Czyli to zostanie tutaj na jakieś 2-3 dni. No dostanie, do poniedziałku powinno zostać. Do wtorku. Chcielibyśmy, żeby... A to już nie pierwszy raz taka akcja jest? Nie, czy pierwszy? Ta akcja to jest pierwszy raz. W tym roku były takie kwiaty dla powstańców. Pamiętam, ładnie to było długo. No to było długo, ale to były kwiaty wypalane, to były warsztaty u nas w pracowni. Mhm. No, to mogło przetrwać, natomiast coś, co powstaje w tej chwili. Zapraszamy do lepienia lampionu z cegły z ugrupowaniami powstańczymi, żoliborskimi. No koniecznie trzeba wynaleźć sobie jakieś ugrupowanie. Ja to wie pani nie dlatego, że nie z lewictwa. Ja wiem, no pani to robi po prostu z wielkim wysiłkiem. No, super, fantastycznie. Jeszcze bym to zrobiła, wie pani, bardziej plastycznie, bo tak
sprawiłoby pani więcej przyjemności. Tak, bo lubię plastikę i lubię, trochę mnie to interesuje. I dlatego. Fantastycznie. Zapraszamy do lepienia. Gryzki, dwoje żołnierzy mieszkają. No myślę, że zrobiłam to. Super, fantastycznie. Dziękuję. Fantastycznie. Może być kryska też jeszcze? Żoliborskie. Oni na Żoliborzu w Księdzemierzu współpracowali, tylko że w Bielanach. Już panią puszczam. Proszę bardzo. Ona sanitariuszka, a on na Czerniakowie byli. Daje pani pozwolił amputować nogę pod warunkiem, jeżeli ona go poślubi. Wspaniałe mam. Super. Pięknie. To są nasza pracownia. Proszę bardzo, zawsze można. Bo bardzo podziwiałam to, co było tam. Bardzo nam miło. Nawzajem. Kule. Idziemy obserwować, bo mamy tu blisko okna. Pascha. Kule. Żywa się rozrastają. Ale piękne miejsce. Cieszymy się bardzo. Dopóki nie wejdę po drogę. Super, synu. Tylko zrobimy zdjęcie. No, pięknie, brawo. Wspaniale, taka uroczystość. Co roku jest. O 20. Jest nawet szansa, że no, uda mi się przyjechać z niedzielą z powrotem. Może pan nawet nie wyjeżdża, z tego poczekać, ale budować z nami na przykład. Niestety będę mógł dołożyć tylko jedną cegiełkę, ponieważ także czas goni niestety. Więc chciałbym porozmawiać jeszcze z pani mamą, z panią Dorotą. Pani Dorota jest mamą pani Pauliny i tutaj widzę, że pomocnikiem, czy bardziej koordynatorem? Nie, no myślę, że tu jest wspólne działanie, działanie no, Pauliny i moje, ale również Artema, który nam pomaga. To jest takie zadanie zespołowe. Zadanie zespołowe. W tej chwili przerwiemy, ja bym chętnie zrobił prywatnie jedną z cegiełek, ponieważ czasu proszę mam mało. Bardzo. Zapraszamy do zrobienia cegiełek. Proszę mnie poinstruować, jak mam to zrobić? Wybrać sobie nazwę ugrupowania jednego z siedmiu żoliborskich. Stworzyć własną. Proszę bardzo. Cegiełkę. Proszę bardzo, zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia. Się na to. Do widzenia. Żyrafa, żmija, żuk. Jako mruczy żbik. Proszę bardzo. I rysujemy teraz dowolną czcionką. Dowolną czcionką, patyczkiem. Jest, tak jest. Aha, bo widzę na to, że ktoś miał pomysł. Pomysł, ktoś miał taki pomysł. Pomysł tak. Na coś takiego. Dobrze. Tak jest, można mieć rozmaite. Ja wpisuję żbik. Proszę bo patyczek bardzo. Drapie. Ale można zaprojektować. Można się potem wesprzeć jakim pisaczkiem jeszcze. Mhm. Tym albo tamtym. Jest. Super, ja myślę, fantastyczna to wystarczy. Cegiełka. Super cegiełka. No, zachęcam wszystkich dookoła. Świetnie. Ja jestem troszkę zdziwiony tym, że ponieważ jadąc tutaj spodziewałem się więcej na przykład dzieci. Nie wiem, może wszystkie dzieci są na wakacjach. Nie wszystkie, ale myślałem, że właśnie będę miał okazję też porozmawiać z jakimiś dziećmi dla kontrastu tych pokoleń. Jesteśmy młodzieżą też jak najbardziej. Inicjatywa bardzo fajna. Ale znaczy, były dzieci. Ja dzieci. Może pan poczekać tak. Trochę, przyjdą zaraz. Bo trzeba powiedzieć, że dzieci założyli fundament tego wszystkiego, tak. Bo zaczęli właśnie. To jest? Za mało reklamy może było o tym. Ale chłopaki są szybkie. Tak, chłopaki są szybkie. Jest bardzo ważna informacja, że fundamentem całej konstrukcji jest młodzież. Dobra, lampion już na ukończeniu. Co?
środku zniczysz się tam. Poddamy naszą żmiję do konstrukcji i pójdziemy. Tu wklejmy datę. Dobra, mam miejsce. Szablowie. Honorowe u nas. Rylce, widzę, że mi się nie do rycia. Żyrafa jest najfajniejsza. No to, a tam jeszcze zrobił żniwiarz, tak, teraz widzę, i, a żółbry jest też świetny. Ale ten żwik z tych pałeczek też jest bardzo fajny. To pan taki jest. O, jaki piękny żniwiarz. Jest ogóle fajnie. Tak żył ten, żyje ten żniwiarz, to też jest piękny. Bardzo nam miło. Tutaj żmije, proszę bardzo, jest żmija. Na chwilę na rynku, a potem na podstawkę, dobra? Gipska wyszła. A tu jest jeszcze takie większe okienko, można tu coś wkleić, jak ktoś by chciał. Ale to ile tych dwie chce położyć? Dzisiaj było do pustecznych, albo u nas może są wcześniej. Żeby mogli też ci ludzie na 1 sierpnia iść tam. Mama, mogę tego ukryć? Czy tak? To jest twoje. Moje? No co są? A, mogę z tego kawałeczka zrobić? Ja wiem, tata! Tak, oczywiście. Możesz zrobić, możesz wykleić, ulepić. I teraz Poczekaj, Miki, weź tam. Pokaż. Na początku może tak naturalnie jest. Nie, jeszcze nie jest najłatwiej. Pokaż, Mikołaj, weź się tutaj przyda. Tak jakbyś pisał coś. No jeszcze weź. No właśnie. Bo już się ta litera nie zmieściła. To może nawet na drugiej stronie napisać. To jest zajęta. To jest zajęta. To jest bardzo się może nie opierać, żeby się nie zmieścić. Poczekaj, teraz. Ale co ty zrobiłeś? Pan zrobił te wszystkie głowy. Tak. Ładnie. Nie, ale jak siądziemy na ławce, zrobić i to zrobisz sobie żywiarza. Na film ukończony. Albo łódkę. Albo żmiję.